Witam w kolejnym odcinku z serii poświęconej rozwiązaniom firmy B&R. Dziś zobaczymy moduły safety, które odpowiadają za to, by nic nie stało się operatorowi ani maszynie. Jak wygląda topologia takiego systemu? Funkcje bezpieczeństwa realizowane są przez sterownik bezpieczeństwa, w tym przypadku zintegrowany z wyjściami wyjściami. Sterownik zbiera informacje z modułów za pośrednictwem sieci przemysłowej w redundantnej ramce danych. Moduły komunikują się również ze zwykłą aplikacją, dzięki czemu nie potrzebujemy dodatkowego akablowania, aby wyświetlić ich status na panelu na wizualizacji. Dysponując modułami w technologii Reaction, możemy zejść z bezpiecznym czasem reakcji do 100 mikrosekund. Przyjrzyjmy się również bezpiecznemu sterowaniu napędami. Funkcje bezpieczeństwa nie potrzebują dodatkowego okablowania, ponieważ są one przesyłane bezpośrednio po sieci PowerLink. Pomyślcie, ile przewodów odchodzi nam dzięki temu z szafy sterowniczej. Jak to w takim razie oprogramować? Z poziomu Automation Studio uruchamiamy narzędzie Safe Designer, które jest certyfikowane pod rozwiązania bezpieczne. Logikę budujemy z gotowych bloków funkcyjnych, dedykowanych np. wyłącznikowi bezpieczeństwa czy kurtynia. Do napędów oraz robotyki mamy również gotowe bloki obsługujące funkcje, takie jak bezpieczne odcięcie momentu, bezpieczne zatrzymanie, bezpieczne ograniczenie prędkości oraz wiele innych. Program umożliwia Uwzględnienie wszystkich wariantów, które mogą posiadać maszyny seryjne, dzięki czemu możliwe jest na przykład wyłączenie funkcji sprzętu, który w danym wariancie nie występuje. W pracy wspomaga nas standardowo system pomocy Automation Studio, w którym znajdziemy m.in. opis edytora oraz bloków funkcyjnych. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Gdy wkładam rękę w kurtynę świetlną, napęd zwalnia, natomiast gdy wciskam wyłącznik bezpieczeństwa, napęd zatrzymuje się. Dzięki certyfikowanemu encoderowi mamy pewność, że uzyskana prędkość jest bezpieczna. Pamiętajcie oczywiście, aby przeprowadzić analizę ryzyka, z której dowiemy się, jaką kategorię bezpieczeństwa powinniśmy uzyskać. Zapraszamy do nas na szkolenia. Dowiecie się na nich jak pracować z systemem bezpieczeństwa oraz jak oprogramować i uruchomić bezpieczny serwonapęd. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.